Wszystkim nam znany Ryszard Kalisz powiedział kiedyś u mnie w programie, że osoby z nadwagą mają większe powodzenie u kobiet i jest to sprawdzona przez niego ogólnoświatowa prawda. Lotek, potwierdzasz? Tylko teraz gadam serio, bo chodzi mi o dyskusję o wykluczeniu, o tak zwanej ciało pozytywności. Potwierdzasz te słowa? Czyli teza jest taka, że grubi faceci bardziej podobają się kobietom? Ja użyłem zwrotu... Według Kalisza. Według Ryszarda Kalisza, który jakby konsekwentnie trzyma swoją bryłę. No, oczywiście, że to nie jest prawda. No jak? Nie jest tak, prawda? Odwróćmy to. Czy grube kobiety bardziej podobają się mężczyznom? A to ci powiem. Wyszła taka książka, zaraz sobie przypomnę tytuł. To się nazywa Ciało Kochanie Martyna Kaczmarek. I ona tam na przykład pisze o tym, że w Mauretanii jest praktykowany taki zwyczaj, w ramach którego dziewczynki poddawane są miesięcznemu procesowi spożywania dużej ilości pożywienia i obowiązuje je kategoryczny zakaz uprawiania sportu, bo ideałem kobiety w Mauretanii jest kobieta otyła. I to jest prawda. Mhm. Kulturowa i etnograficzna, powiedzmy. Co ty na to? Jedziemy! Super! Zaraz skyscanner chodzę. Lauretańskich mężczyzn. Ale tak. Czyli rozumiem, że ty nigdy nie miałeś inklinacji do dziewczyn z lekką nadwagą. Nie, nie, nie. Bo? Bo jakby to już wyglądało. Nie, bo mówi się, że kwestie estetyczne to kwestie kulturowe. Kanon definiujący piękne jest kwestią kulturową. A ty musiałeś przejść jakąś terapię albo jakieś lektury na temat samoakceptacji? Pytam cię poważnie, bo uważam, że twoje monologi i dialogi z publicznością na temat nadwagi bardzo wielu ludziom pomogły. Naprawdę? Tak, dotarło to do mnie wielokrotnie. Też jak byłeś u mnie w programie, jak o tym mówisz? Jestem ciekaw, czy masz tego świadomość. Nie mam tej świadomości. Ja uważam, że zawsze w stand-upie swoim mówiłem, że jak ktoś jest gruby, no to już niech nie udaje, że nie jest, bo to jest moim zdaniem takie już kompletna hipokryzja. A to tak mówisz, jakby to był taki determinizm wagowy już na zawsze. No nie, właśnie, albo mówię w swoim programie, albo się z tym pogodzić, albo schudnąć. Nie ma innej alternatywy. Ale ty żyjesz w konflikcie. Tak. Ale ty żyjesz w konflikcie z własnym ciałem, czy w takiej symbiozie z samoakceptacji? Jak to wygląda? Byłem już w momencie, że byłem zdecydowanie za gruby, bo już mi to przeszkadzało w życiu. Czyli doszedłeś do... Do jakiej wagi? Tak. 132, coś takiego. A ile masz wzrostu? 174. No to sporo za sporo. Tak też mówili właśnie. No, kurde, te sklepy jakieś dziwne ciuchy mają. Mm. Ale potem już zaczęło mi to przeszkadzać i stwierdziłem, że dobrze, że coś z tym muszę zrobić. Wiesz, bo twoja obecność na scenie, ja to mówiłem, ale to warto o tym powiedzieć, bo gadamy jednak trochę też pół żartem, ale pół serio, że twoja obecność na scenie i w mediach ułatwiła i tak wzmożyła dialog na temat akceptacji, samoakceptacji, borykania się z presją społeczną. Czy ty czujesz, że to jest jakaś misja dla ciebie, czy traktujesz to tak jak wszystko, jednak z dystansem? Zdecydowanie z dystansem. To traktuję. Mhm. Zabawna anegdota jest taka, że na YouTubie czasami jesteśmy cenzurowani, dostajemy tak zwane żółte dolary na swoich materiałach i na bałaganie... Co to znaczy? Bo ja jestem słabo. Prosto... Nie jest promowany, nie jesteś... Jak nie wpadacie w algorytm. Tak, jak kończysz dokładnie. Jeden stand-up, to twojego nie zaproponuję. Bo? I nie masz kasy z reklam. Bo coś powiedział. I dokładnie dostałem na programie Bałagan na Strychu za fat shaming. Że się śmiejesz do tyłu. Ale poczekaj, to... Czekaj, czy ja... I sam z siebie. Ty będą nie gruby, tylko z siebie, nie możesz ale obrażać grubych? Tak jest. Tak. Nie, no bo to nie, bo to, że on jest gruby, nie daje mu mandatu moralnego, ani etycznego. Znaczy, przepraszam, co słowo gruby. Nie, że jesteś zawiesisty w sobie. Dla mnie to jest normalne. To jest, dla mnie nie jest. Nie wagowo-normatywny. Dobra, do tego programu. Zawiesisty w sobie. Przedaję wam za darmo.